to żadnej logiki nie ma. Nie wiem, dlaczego to jest wprowadzane, po co to jest w ogóle tworzone. No jest źle i na razie nie zapowiada się, żeby było lepiej. 130 tysięcy straty, no bo ani ceny, plony, susza, pogoda zrobiła resztę. Nowe Miasto nad Wartą, 20 marca. Kolejny dzień pełen emocji. Rolnicy znów walczą o swoje, nie odpuszczają. Który raz już pan jest na strajku? No, na strajku jestem praktycznie od samego początku, jak tylko były strajki. Ojciec też strajkował, także popieramy cały czas działania i wspieramy kolegów tutaj. Pan z jakiej branży wspiera kolegów? Z rolniczej. Pan też jest branża rolnicza, tak? Typowo. Tak. Prowadzi pan gospodarstwo? Tak, prowadzę gospodarstwo. Jakiej wielkości jest to gospodarstwo? To jest własności, mam 13 hektarów, a jeszcze dzierżawię 40 hektarów. Także to jest, no nie jest duże gospodarstwo, no ale jakoś trzeba wspierać się, nie? Czy oprócz prowadzenia gospodarstwa zajmuje się pan czymś jeszcze? Chodzi pan dodatkowo do pracy? Nie, moim głównym dochodem to jest właśnie gospodarstwo. W skali od 1 do 10 jak ocenia pan kondycję swojego gospodarstwa? No to jest na poziomie 6 w tym momencie. No, nie ukrywam, jest ciężko i przyszłość nie zapowiada się dobrze. Będzie pan walczył do skutku? No będziemy walczyć, bo walczymy o swoje i walczymy o to, co nasi dziadkowie i rodzice prowadzili gospodarstwa i chcemy to utrzymać. Nie odpuści pan? Nie odpuścimy. Nie, mamy 40 hektarów i no, w każdej branży, żeby coś zostało, to wszystko mamy praktycznie, nie? I buraki, i ziemniaki, i trzodę, no i bydło jeszcze też, wszystko mamy. Gdzie znajduje się pana gospodarstwo? No, na gminie Nowe Miasto. To jest gmina Nowe Miasto i miejscowość Kruczynek. I jak ocenia pan kondycję swojego gospodarstwa? Wychodzi na to, że co roku jest gorzej, bo jeśli mieliśmy pszenicę po 700-800 zł, to kupowałem amonową za 700 zł. A na dzisiaj mamy na 1900 zł. No to i ta pszenica nawet już jest poniżej 600 zł, więc opłacalność jest na chwilę obecną coraz gorsza. Zobaczymy, co będzie w żniwach i myślę, że po żniwach będzie jeszcze gorzej, bo nie będzie gdzie to sprzedać. Jedynie ta hodowla może troszeczkę uratuje, no ale to też tutaj Niemcy decydują na giełdzie niemieckiej o cenie naszej i oni robią, co chcą i cierpimy na tym, nie? Minister Siekierski zapowiedział wczoraj dopłatę do loch. Co pan na to? No ale na naszej gminie to może jest 10 gospodarstw, które ma maciory, może 5. No to co to jest za dopłata, jak to jest wybrane? Osoby są tylko, nie? Parę sztuk. A pan trzodę chlewną w jakim systemie prowadzi? Nie, mamy w zamkniętym. Wszystko swoje mamy. No. Katastrofa ogólnie. No jeszcze się udało, że jeszcze mamy te świnie, nie? Tylko dla tradycji chyba jeszcze, nie? No zobaczymy co dalej. No i żeby przerobić te zboże, którego za chwilę może nie pójdzie sprzedać, nie? Że nikt tego nie będzie chciał wziąć. No. Niby kolejne dopłaty też mają być, jeśli chodzi o zboże, ale czy to w jakimś stopniu rozwiąże nasz problem? Jeśli zboże było, pszenica była po 1200-1300, a oni chcą dołożyć 500 zł do hektara, no to przecież to nie jest żadna dopłata. Ja my straciliśmy 5 tysięcy na hektarze, 4 tysiące, 5 tysięcy, a agencja czy KOW wydzierżawił ziemię na przykład za ileś tych ton z hektara i oni dzisiaj nam każą płacić 1200 zł, 1170, a zboże jest za 600-700 zł pszenica. To też jest nienormalne. Absolutnie nie. No, no więc jedynie jest ta hodowla i to może troszeczkę pomoże, no ale ten, który zrezygnował z hodowli, no to on już nie wróci, bo jak? No, trudno jest odbudować. No, a jeśli te prosiak duński kosztuje na dzisiaj tam 600 zł, 540, 550 plus VAT, no to jaki rolnik kupi prosięta i przerobi te swoje zboże? No nie jest w stanie tego zrobić, nie? Nie ma szans, żeby takie to utrzymać, nie? O co dziś walczycie? O poprawę warunków na wsi dla rolników. Głównie dopłaty i sprzedaż z naszych surowców. Żeby można zbyć surowce po godziwych cenach, nie? Bo dzisiaj nie mało, że nie, jest trudno sprzedać, no to ceny są tak wręcz nieopłacalne, wręcz żebracze, że trudno z tego wyżyć. My chcemy utrzymać rodziny, chcemy utrzymać gospodarstwa, no i chcemy wyżywić nasz polski naród, nie? Naszych mieszkańców. Jakiej wielkości jest pana gospodarstwo, co pan uprawia? No uprawiam zboże, kukurydzę głównie. Głównym dochodem było do tej pory kukurydzę. Nie? W tym roku przyniosła 130 tysięcy straty
no bo ani ceny, plon, susza, pogoda zrobiła resztę. Widzimy, ilu młodych rolników, którzy mieli zapał do pracy, no teraz bronią tych gospodarstw i bronią swojej egzystencji. Jakiej wielkości jest Pana gospodarstwo? Moje gospodarstwo własne jest 50 hektarów i nieco trochę dzierżawy, tam około 30 hektarów dzierżawy. Jak ocenia Pan kondycję swojego gospodarstwa? No jeżeli w tak dalej pójdzie, no to idziemy w złym kierunku. W tej chwili no jeszcze resztkami sił, ale dajemy radę ze względu na to, że mamy jeszcze zwierzęta, więc troszkę tą produkcją dajemy radę utrzymać rodziny, ale no jak długo można, nie? Ile będzie można dokładać? No. Pomógł, nie powiem, bo pomógł kredyt suszowy, ten klęskowy, który no żeśmy się poratowali, faktury popłacili, ale co dalej, nie? Dobrze, trzymam zatem za Pana kciuki, dziękuję za rozmowę. Również. Skąd Pan przyjechał na strajk, o co Pan walczy przede wszystkim? Z Chwalęcina, tutaj koło Nowego Miasta. Jak ocenia Pan sytuację w polskim rolnictwie? No jest źle i na razie nie zapowiada się, żeby było lepiej. Jakich konkretnych rozwiązań potrzebuje polski rolnik aktualnie? Na pewno zakaz importu zbóż z Ukrainy. No i oczywiście, no, żeby polski rząd w końcu zaczął myśleć o polskich rolnikach, a nie o sobie. Komisja Europejska idzie na pewne ustępstwa po fali protestów, jaka przelała się przez Europę. Czy sądzi Pan, że te rozwiązania, które aktualnie proponuje Komisja Europejska, są rozwiązaniami, które w jakiś sposób są w stanie pomóc naszym rolnikom? Jak na razie to nie. Jak na razie to nie. Ekoschemat, ugorowanie, to dobre rozwiązanie, Pana zdaniem? Nie. Absolutnie nie. Jakiej wielkości jest Pana gospodarstwo tak w ogóle? Niecałe 10 hektarów. Utrzymuje się Pan tylko z tego gospodarstwa? Nie dałbym rady. Trzeba chodzić jeszcze do pracy, żeby wiązać koniec z końcem. My się ostatni raz widzieliśmy 9 lutego na strajku w Gąchowie. Wtedy Pan wyraźnie mówił stop Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Nadal mówi Pan stop Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Czy te ustępstwa, jakie zaproponowała Komisja Europejska, cokolwiek wnoszą? Dzień dobry, witam. Nadal się nic nie zmieniło. Ustępstwa są bardzo, bardzo znikome. To są takie mydlenie oczu. Także no nic się nie zmieniło. Tak jak już nawet chłopakom wcześniej wspominałem, te rozmowy cały czas już są męczące, bo naprawdę wiemy, wszyscy doskonale wiemy, po co tu jesteśmy, o co strajkujemy. Także no czekamy za jakimiś konkretnymi rozmowami. One się jeszcze nie odbyły. Także nie ma na razie wyjścia. Wyjeżdżamy tutaj, będzie trzeba, wyjedziemy jeszcze raz i po raz kolejny, nawet niech strona rządząca sobie nie myśli, że przyjdzie wiosna, przyjdzie praca, nas tu nie będzie. Nie, to tak to się nie odbywa. Będziecie walczyć do skutku? Tak. Powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B. Nie odpuszczacie absolutnie? Nie, w żadnym wypadku nie odpuszczamy. Mamy już też inne pomysły, inne plany na kolejne protesty. Może troszeczkę w innej formie. Ale to wszystko w swoim czasie. Więc jak ocenia Pan kondycję swojego gospodarstwa na ten moment? Jakie jest wielkości Pana gospodarstwo? Co Pan uprawia? No w tej chwili jeszcze warto uprawiać buraki, ale oczywiście scenę prowadzimy gospodarstwo rolne, około tam 380 hektarów w tej chwili, także powiedzmy takie średnie gospodarstwo. Mamy tylko uprawę roślinną i najbardziej nas to dotyka, bo po prostu straciliśmy w tym roku bardzo dużo. Zasoby się finansowe jak gdyby kończą i patrzymy jeszcze w tą przyszłość taką niepewną, nie wiadomo co się wydarzy. Jeżeli to zboże będzie dalej tak napływać jak napływa, no to prawdopodobnie w żniwa nie będziemy mieli gdzie z tym pojechać, komu to sprzedać. Także no, wizja jest taka, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo tragiczna na przyszłość. Wczoraj minister rolnictwa w Jesionce podczas forum rolniczego zapowiedział dopłaty do zboża. Do tony zboża. Czy to w jakikolwiek sposób jest w stanie, chociaż w niewielkim stopniu, pomóc rolnikowi? Ja myślę, że dopłaty, takie jałmużne, które nam dawają cały czas, czy nie lepiej zrobić jakieś rozwiązania systemowe, żebyśmy normalnie mogli za swoją pracę mieć uczciwie zapłacone i normalnie produkować w normalnych warunkach, a nam się wymyśla jakieś zasady, jakieś ekoschematy i tak dalej, skomplikowane bardzo rzeczy. I rzeczywiście to jest, powiedzmy, po części jest dobre, bo produkujemy zdrową żywność i mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce, a się okazuje, że można z całego świata zjechać cały, że tak powiem, towar niezdrowy i możemy go jeść. Jakie to jest bezpieczeństwo? Żadne. To żadnej logiki nie ma. Nie wiem, dlaczego to jest wprowadzane, po co to jest w ogóle tworzone. Mydlenie jakichś oczu, że my jesteśmy jakiejś Europa, jakąś zieloną wyspą. Nie jesteśmy. Bo z tego względu, że możemy jeść wszystko, co jest, tylko nie możemy tutaj produkować. Także nie dbamy, rząd nie dba w ogóle o
nie dba o ludzi, nie dba o Polaków, tylko po prostu, nie wiem, czy jaki to ma cel, chyba po to, żeby pozamykać naszą produkcję, a można było sprowadzać przez wielkie holdingi spożywcze z całego świata i po prostu tych wielkich, że tak powiem, mafie, które tam działają, można wspierać, a nie wspierać naszych rolników i naszej produkcji. Thank you.